Dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej części szachów ze mną. Tym razem mam dla was partię na 3 minuty z trójwymiarową planszą, ponieważ przygotowuję się na Neidorfa, więc jak najwięcej takich trójwymiarowych zamiast dwuwymiarowych takich internetowych, żeby też przyzwyczaić się do takich trójwymiarowych figur. No sami dobrze wiecie, jeśli gracie w takich prawdziwych turniejach, że jest to dosyć istotne. Bardzo fajną partię na 3 minuty z graczem 2060. I to jest dla mnie dziwne, że dostaję takich przeciwników, pomimo tego, że mam 2360. I cóż. Mam zaznaczone te widełki przeciwników, nie? Minus 50 punktów rankingowych zawsze sobie ustawiam, plus nieskończoność. No i wyskakuje mi coś takiego. Na drugim koncie, jakie mam, dostałem przeciwnika z rankingiem 100. Wyobrażacie sobie? Mam na nim ranking. To jest nowe konto, mam na nim ranking jakieś 2100 ileś, coś takiego. No i dostałem przeciwnika 100. Bardzo ciekawe to jest, nie wiem czy się coś skopało w tym czeskomie czy nie. Ale no to jest godne jakiegoś raporta do czeskomu, niech oni się może ogarną. Albo po prostu rozwiążą ten problem. Partia o tyle fajna, moi kochani, że 95% wykręciłem. I uzyskałem ranking 2850 na tej partii. 100% debiut. Gra środkowa 93,3. No coś niesamowitego. Mój przeciwnik zagrał na 2050, czyli mniej więcej to, co miał ranking. 95,7, ale gra środkowa to już było totalne. To już była totalna masakra. Zatem wychodzimy z tego i lecimy z debiutem. To w tym to nie będę mieć tych... No dobrze, więc w tym. Zatem lecimy. E4. No to gramy Sycylijkę. Oczywiście wariant Niemzowicza Rubinsteina. Jeśli wam ktoś powie, że jest to niejaki wariant Dudy, to zróbcie to, co ja. Wyśmiejcie go prosto w twarz. Gdyż to nie jest żaden wariant Dudy. Duda zagrał to w jakiejś ostatniej partii z Carlsenem. I bodajże zremisował, jeśli dobrze kojarzę. Więc Carlsen nie był w stanie odnaleźć właściwej drogi gry przeciwko temu wariantowi. Co jest też ciekawe. Niejaki pewien mistrz FIDE do niedawna, obecnie mistrz międzynarodowy, youtuber pewnie znacie, powiedział, iż jest to podejrzany wariant. Nie widzę w tym nic podejrzanego. Wielokrotnie wygrywałem. Widziałem bardzo fajne partie arcymistrzów, którzy w tym debiucie wygrywali naprawdę z znakomitymi przeciwnikami. Sam wielokrotnie wygrywałem w tym wariancie z mistrzami FIDE, mistrzami międzynarodowymi. Więc jak najbardziej wam polecam. Zatem wariant Niemzowicza-Rubinsteina. Oczywiście pchnięcie, skoczek do środka. No i tutaj jest masa opcji. Nie? No można na przykład zagrać tutaj pionka. Można od razu pchać centrum, można zagrać gońcem i można zagrać to, co zostało zagrane. Jest to transpozycja do wariantu Ałapina, który jest jak najbardziej ok. Tylko, że też musicie pamiętać, jeśli będzie zagrane pionek tu, bicie i zagranie tu, to nie warto nigdy brać tego pionka, bo to jest gambit Smitha Moora, który jest... No bardzo problematyczny. Zatem rozwijamy figury, centrum. Tego pionka zawsze bierzemy. No i atakujemy centrum. Teraz zabicie tutaj. Program polecał to zabicie. Ale też mój ruch nie jest najgorszy. Chodzi o to, że po zabiciu bicie. Po tym zagraniu jest na przykład takie pchnięcie piona. No i biały stoi całkiem ok. Więc no, po tym zabiciu tutaj nie można zabijać, trzeba i tak pchnąć tego pionka, żeby kontrolował pole, więc zamiast zabijać, zachowujemy napięcie w centrum, gramy pionka. No i nasz przeciwnik popełnia błąd, zauważcie. Oczywiście tak jak pokazuje strzałka, tutaj był właściwy ruch, goniec na B5, wiążąc naszego skoczka, tego tutaj. Po tym ruchu mamy fajną wymianę, wymieniamy w centrum. I w tej sytuacji biały powinien zrobić po prostu roszadę, oddając pionka czarnym.
Biały jednak zabił, zabijamy, zabijamy. Wymianka królowych, król w centrum, więc jest jak najbardziej ok. No i teraz wszystko od ręki było grane. Goniec na d7. Dlaczego? No bo goniec chce pójść tutaj z atakiem na pionka, z jakąś presją na tym skrzydle. Nie? Ewentualnie zawsze możemy wtrącić szacha i postawić tutaj. Też tak może być. Ale też jest druga strona medalu tego ruchu. Mianowicie przeciwnik popełnia błąd. Powinien zagrać wieżą z presją. I gdybym się obronił tak, zagrałby gońcem i by mi tutaj wymieniał. Nie? Więc to byłoby wszystko ok. Po tym ruchu wieża na c8 i straci pionka. Bicie, bicie. Błąd. Dlaczego błąd? Goniec. Grozimy na przykład, jakby zagrał coś głupiego. Możemy sobie wziąć tą wieżę, tego gońca. Możemy sobie wziąć tego gońca. Nie? To na spokojnie, bo będzie szach z odsłony. Zatem po tym ruchu ucieka. Wchodzi drugi goniec do gry. Więc moi drodzy, zauważcie, że no teraz jest no masakra. Pasek jest już czarny. Gdyby popełnił błąd i zagrał tutaj na przykład, to pasek zaraz się wypełni M1. Zatem moi drodzy, znajdźcie tego mata w jednym. Macie dosłownie chwilę. Mam nadzieję, że znaleźliście. Oczywiście no tutaj tak jak wcześniej. No można sobie zabić gońca. Można sobie zabić tego gońca. Tu nie ma żadnego problemu. Można by nawet dać sobie szacha tak, dla zgrywu tutaj, żeby sobie zabić tego pionka. Nadal mamy przewagę, ale to nie jest mat. Mat jest tu, na C1. Dajemy szacha, te pola są zamknięte, goniec daje szacha, to pole też jest zamknięte, a ten goniec zabiera te pola. Głównie o to pole chodzi, ponieważ to jest zabrane przez wieżę. Nie? Bardzo ładny mat. Przeciwnik to zauważył, odszedł we właściwe miejsce. Roszadka, problematyczny ruch. Polecało zagranie tutaj, żeby po tym ruchu zagrać tu, tak? To byłoby coś takiego. Nie? Więc mamy bardzo fajnie. Niby tak, ale ja bardzo chciałem tą wieżę moją, bo wiedziałem, że mój przeciwnik zagra wieżą, więc chciałem jak najszybciej moją wieżę wprowadzić do gry. A ten ruch swoją drogą wcześniej czy później zostanie zagrany. Mam 1-4, więc no to nie była jakaś wybitna dokładność, ale nadal mamy przewagę. Zatem zagrał tak jak zagraliśmy. Szach nie może tu, ani też nie może tu, pamiętajcie, bo znowu ginie mu figura. Szach od gońca. Zatem wraca na to pole. Bardzo fajny ruch, zauważcie. Atakujemy sobie tutaj i co ważniejsze zabieramy pole B2. Po tym ruchu nasza wieża wchodzi do gry i teraz atakujemy gońca. Jeśli wymieni, dajemy szacha, musi odejść, traci gońca. No, więc i tak jest wygrana. Więc po tym ruchu musi odejść gońcem A4. Jeśli coś takiego, no to po prostu sobie zabijamy, pyk i nadal gramy. Tak, no nadal gramy, ale na przykład zagramy sobie pionka tu. Będziemy pchali pionka tu, z jakąś presją na tego gońca. Pozycja jest jak najbardziej minutka. Zatem nasz przeciwnik odchodzi, atakujemy od razu jego gońca. Zdobywamy tempo, no bo teraz musi coś zrobić z tym gońcem. Ewentualnie postawi tutaj wieżę, ale no po tej wieży tutaj od razu można by pchać wieżę tutaj, żeby zagrać tutaj z szachem. Nie? No bo jeśli na przykład zagra coś takiego, to szach, szach, szach. Nie ma mata, czy jest? Bo chciałbym dać mata, tylko że za bardzo nie widzę, jak go tu zagrać. Ha. A tym bardziej, że grozi mat tutaj. No, bardzo niemiły przeciwnik. Więc no to tutaj trzeba by się zastanowić. Ale no to była taka idea. Jak najbardziej my tutaj mamy fajną. A to znaczy, jejku, po tym ruchu w ogóle wchodzi wieża. I muszę się cofnąć. Nie mamy takie głupie uproszczenia, nie? Chociaż no tutaj... No nadal jest przewaga, no ale no wow. Więc no ten ruch nie będzie dobry. To co tutaj możemy zagrać? Możemy na przykład zabić w ten sposób, zagrać tak i ginie wieża. Nie? Tak na szybko. Ok, zatem tu goniec odchodzi. Zauważcie, goniec jest niebroniony. Więc jeszcze sobie wjedziemy tutaj. Chcemy zabrać pole.
Co prawda, moglibyśmy chyba od razu grać tą wieżą tutaj. No ale jeszcze ten ruch taki, no, zaatakowaliśmy, odszedł i teraz wieża atakuje gońca. No i w tym momencie nasz przeciwnik już konsternacja, odszedł i to już jest błąd. To jest mat w trzech, moi kochani. Zatem proszę, żebyście przystopowali wideo i znaleźli mata w trzech dla czarnych. Witam Was po przerwie. Mam nadzieję, że się udało. Nie było to nic skomplikowanego, no wiadomo. Chodzi o to, że dajemy szacha, pyk, dajemy szacha, pyk, no i matujemy drugim gońcem. No, pozycja, muszę przyznać, naprawdę bardzo fajna. Ta partia jest takim dowodem na to, iż. Ile mój przeciwnik zagrał niedokładności, zauważcie. Jedną niedokładność i te cztery takie błędy, zaczynając od tego ruchu w debiucie. Ale no, ten ruch to jeszcze nie była jakaś wielka tragedia. Chodziło o teraz, o ten ruch tutaj. Po tym ruchu już się zaczęły jego wielkie kłopoty. Jest to ruch 13, więc mamy grę środkową. Więc no po tym, jak stracił pionka, zaktywizował moją wieżę, to już tutaj już mu się zaczęły robić naprawdę podejrzane rzeczy. A po tym ruchu, tak jak to pokazałem, powinno być w miarę równo. 0,30, nie? Więc no jest w miarę okej. Zatem, no dobrze, moi kochani, dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że się podobało. Polecam Wam obronę sycylijską, wariant Niemcowicza-Rubinsteina, ponieważ tak po prawdzie ludzie bardzo często w tym wariancie przechodzą wałapina, który jest bardzo fajnym, przyjemnym debiutem dla czarnego. Dla białego w sumie też, no więc będziecie mieli równą grę, na pewno nie będziecie stali gorzej. Jeśli natomiast wasz przeciwnik zagra, no tutaj nie może, no ale no zagra coś takiego, no to macie transpozycję do każdej Sycylijki właściwie w tym momencie. Możecie zagrać, nie wiem, taką klasyczną Richter Rauser, możecie zagrać tutaj, nie wiem, w Tajmanowa, czy w innego jakiegoś kogoś. No tutaj raczej nie. No o tutaj się gra, nie, moment, bo teraz on, no tutaj się gra królową, tak. Nawet możecie mieć transpozycję w Najdorfa, jeśli dobrze kojarzę. Zaraz sobie to sprawdzimy. Jeśli pójdzie tu, to zagramy tu. I on pójdzie tu, to my zagramy tu. No i mamy takiego Najdorfa teraz, tak? Tylko, że na Richter Rauser jest napisane. Ciekawe czemu. No to jest taki Najdorfik typowy. No, po prostu może nie załapało. No, zatem jeszcze raz, dzięki wielkie. Jeśli macie jakieś pytania do tego filmu, zachęcam do zadawania w komentarzach. Tak jak napisałem w tym ogłoszeniu na Facebooku, mam jeszcze jedno wolne miejsce, jeśli chodzi, albo może już nie mam, nie wiadomo, jeśli chodzi o terminy moich zajęć indywidualnych, więc jak najbardziej także Was zachęcam do nich. Zachęcam do filmów na Udemy, które są jak najbardziej fajną opcją dla osób, które no nie chcą wykupywać indywidualnych lekcji, a chcą poprawić poziom swojej gry. I zachęcam do oglądania moich filmów na YouTube. Tyle z mojej strony. Życzę Wam wszystkim wesołych wakacji. Trzymajcie się ciepło. Cześć.